Czekaj, co? Jak to jest zrobione? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, będziemy sobie sprawdzać kolejne zajebiste mapki, które znalazłem na TikToku. Zaczynamy? Let's go! I na pierwszy strzał mamy coś, co nazywa się WRC Chile, ale mamy ikonkę Rally Adventure, więc pewnie trzeba mieć ten dodatek, żeby sobie to odpalić. Dobra, wygląda bardzo ciekawie na początku. Wziąłem sobie Renault Turbo. No i zobaczmy. Okej, okay, tutaj musimy sobie podjechać. Mamy napisane Alto. Hop. Go. A kurde. Ale niestety jak ktoś stworzy swoją mapkę, to pilot nie działa. Natomiast jest jedna fajna rzecz, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, że jak tworzymy sobie swoje mapki na Rally Adventure, czyli tym dodatku, to na tych mapkach z przodu leci śmigłowiec. Szkoda, że nie ma komunikatów pilota, prawda? Do przez nas stworzonych mapek. Ale sam śmigłowiec jest naprawdę fajnym dodatkiem. No i ktoś się tutaj postarał. Widzimy, że jest tak. Dużo krzaków dodanych, tutaj jakieś ogrodzenie. Mamy też utrudnienie w postaci zwężenia tutaj na przejeździe przez wodę. Zobaczcie, że traska jest poprowadzona w jakiś niestandardowy sposób. Tak, mamy masę drzew posadzonych po prawej i po lewej stronie. Mógł niektóre krzaki poobracać tak, żeby się nie powtarzały, bo możecie teraz zauważyć, że kilka tych krzaków no, są porozstawiane w taki sam sposób. I są w ogóle takie same, przez co widać to, że się duplikują, nie? Więc pod tym względem minus, ale pod względem innych takich dodatków widzicie tutaj te rzeczy, co są porozstawiane, naprawdę spoko. Szkoda, że nie ma tego pilota, nie? A może ja mam go wyłączonego? Nie, no chyba by działał. No ale nie jest to gra rajdowa. O, żeż ty. Ale fajnie to jest zrobione, mi się podoba. Ostatnio gram sporo w Dirta Rally 2.0 i nowe WRC, bo tak chcę sobie mniej więcej porównać obie te gry. No i tutaj klimacik na pewno jest. O, tu znowu widać tą powtarzalność krzaków, nie? Coś, na co narzekałem. No, trzeba się tutaj skupić, żeby, wiesz, dobrze to wszystko powymijać. O, hamuj. Tutaj zrobiłem skandynawskie szarpnięcie, okej. Okay. Nie było marszala na końcu, ale mieliśmy taki typowy start jak dla rajdów. Podobało mi się to, naprawdę fajnie. O nie, na powtórce nie obraca się kamera w Forzie Horizon. O kurde, daj spokój. To znaczy kierownica, a nie kamera. Następna mapka to też WRC, ale WRC Włochy i już na standardowej mapie, a nie na tym, nie na Rally Adventure. No i myślę, że w tym wypadku trudniej będzie zachować klimat rajdów, nie? Na standardowej mapce. Ale wiecie co, ja już wybiorę sobie jakiś inny samochód z napędem na 4 buty zdecydowanie. Okej. WRC Włochy. Lecimy. O, ale dziwny start. Okej, okay. Rozejrzyjmy się tutaj. Ty, my jesteśmy na stadionie. Okej. Okay. Gotowi? To zobaczmy. A, że niby w górach gdzieś, tak? Fajnie. O kurde. Ślisko. To można by było z kolegą sobie wbić, nie? I sobie startować jeden po drugim albo coś. O.
strasznie ciasno. Ja nie wiem, na czym miałbym to zrobić, tak żeby tu pojechać płynnie. Na padzie? Czy na klawiaturze chyba? Ledwo co się mieścisz. Chyba chłop przesadził trochę z tą ciasnotą. Takie mam wrażenie, a może nie? O kurde! Schizofrenia! No, trochę przesadził, ale ja rozumiem, że to chodzi o taką zabawę, nie? Żeby było jak najciaśniej, jak najbardziej klimatycznie. W ogóle nie idzie poznać, że jesteśmy na stadionie, to jest też ciekawe. O, jakiś tunel. No i dojechaliśmy do początku i końca. Bardzo fajne. Zobaczcie, w ogóle nie idzie poznać, że jesteśmy na stadionie, nie? Wszystko tak pięknie zabudował drzewami. Jest zresztą imponujące, że tak dużo rzeczy był w stanie tutaj pododawać, prawda? Ciekawe, jak to wygląda z lotu ptaka. Bo widzę gdzieś tam minimapkę, nie? Ale z góry to może wyglądać bardzo ciekawie. Japan Railie. Sporo otwartego terenu, wygląda jak wulkan. Zobaczmy. Wziąłem sobie audicę. Okej, i widzę, że zrobił taki jakby alternatywny zjazd z wulkanu. Zobaczcie na minimapkę, to wygląda imponująco dość. Zajebiście. I znowu ciasne nawrotki. O, można to rozwalić, spoko. Patrzcie, ile tutaj poddało. O, te charakterystyczne ściany po prawej stronie. Fajnie. Ostatnio też żeśmy sobie taką japońską mapkę testowali, ale nie rajdową, tylko bardziej taką wyścigową, nie? Czy mi się uda jedną czystą nawrotkę zrobić? W rajdach właśnie o to chodzi, żeby się wbijać w takie ślepe zakręty. I od tego jest pilot, żeby nam mówił, co się zaraz z tobą może stać. A tutaj mamy jakieś tam niby znaki. No prawie! Tam był jakiś kiss the wall. Jest! Prawie czysto! Tutaj jest co prawda ciasno, ale mam większą ochotę przejechać sobie tą mapkę jeszcze raz, bo jest moim zdaniem dużo ciekawsza od tej poprzedniej. Tamta poprzednia była za ciasna, zdecydowanie. A tutaj jest to jakoś tak lepiej zrobione mimo wszystko. Mimo, że też się dużo obijałem i tak dalej, to chętnie bym sobie ją jeszcze raz przejechał i ją doskonalił po prostu. Bo jest dużo, dużo ciekawsza. Na pewno bym jechał wolniej.
Jej, ej, bardzo fajne, kurde, mega mi się podobało. Nie będę wam mówił, czego dotyczy ta mapka. Liczę, że domyślicie się sami. Jesteście gotowi? Czekaj, co? Co on? What the hell? Jak to jest zrobione? Znaczy, był teraz komunikat, żeby nacisnąć hamulec ręczny, żeby włączyć funkcję Air Ride w samochodzie, czyli podusze, które regulują nam wysokość zawieszenia. Ale jak to jest zrobione na mapie? Jest klimacik, co? No ciekawe, kto będzie wiedział, o co chodzi. Ja myślę, że ci, co trzeba, to już wiedzą, o co tutaj biega. Proszę bardzo. Może nie jeden do jednego, ale wiadomo, o co biega. Mi się podoba. Jeszcze możemy sobie zaparkować Mitsubishi tutaj obok, chociaż akurat nie jest to, że tak powiem, dokładnie z tego, ale klimatem pasuje. Czy nie? No i to tyle. Dajcie znać, co myślicie o dzisiejszych mapkach. Dzisiaj przeważały mapki rajdowe. Znowu, jeśli macie jakieś ciekawe mapki, które chcecie, abym sprawdził, to podeślijcie mi gdziekolwiek, czy to na Instagrama, czy na maila, gdzie wam pasuje. W sumie najlepiej byłoby na maila. Ze zdjęciami, kod od razu. I ja sobie to sprawdzę na odcinku, jak będzie coś ciekawego. A tymczasem trzymajcie się, na razie, hejas!